Cześć, tu Ernest! Witajcie w trzecim sezonie rozdziału drugiego. Czeka na nas mnóstwo nowych zmian i sekretów do odkrycia nad i pod wodą. I tak, na światło dzienne już wyszły pierwsze wycieki na temat pojazdów i skinów. W tym filmiku omówimy najważniejsze zmiany w rozgrywce i nie tylko. Zaczynajmy! Jak już na pewno zauważyliście, cała wyspa została zalana. Prawie cała. Ściana wody, która powstała kilka dni temu, rozpadła się, co dało początek nowemu światu na wodzie. Na wyspie znajdziemy rekiny, które mogą nam wskoczyć do budynku, ale też można je ujeżdżać na nartach wodnych, jeśli złapią nasz haczyk. Co ciekawe, niektóre rekiny świecą się na fioletowo. A to dlatego, ponieważ w ich brzuchu są przeróżne przedmioty. Rekiny, gdy wszamią łupy, zaczynają tak właśnie świecić. Z moich testów wynika, że nie dodaje to do prędkości czy obrażeń. To tylko efekt wizualny, który daje nam znać, że po zlikwidowaniu tego rekina mogą wypaść z niego bronie o wysokiej jakości. Nowością są też wiry, które działają podobnie do gejzerów z 8 sezonu. Wystrzeliwują one nas wysoko w powietrze, z możliwością ponownego otwarcia lotni. Zmian doczekały się też wyzwania. Wyzwania dzienne zostały zastąpione przez szybkie wyzwania. To jest zestaw niekończących się wyzwań, które dają nam po 1400 punktów doświadczenia. Niektóre, zaznaczone na żółto, dają po 14 tysięcy. Karta medali została wzbogacona o cały album przeróżnych kart. Karty odkrywa się robiąc przeróżne rzeczy. Każda karta ma przynajmniej jedno miejsce na medal. Niektóre mają jeden slot, a niektóre kilka. Każdą kartę i każde pojedyncze miejsce na medal można uzupełnić tylko raz. Jeden zdobyty medal daje 14 tysięcy punktów doświadczenia. Poza tym kontynuowano motyw bitwy między duchem a mrokiem. Starzy bossowie zostali wykopani. Szefuje teraz tutaj nowa trójka agentów. Pomagierzy ducha na Fortilli są ochroniarzami oceany, która w swoim arsenale trzyma mitycznego auga oraz beczkę obfitości. Beczka obfitości leczy nasze zdrowie i osłonę. Do pełna. Tą beczkę wyróżnia to, że po użyciu jej regeneruje się na nowo, co daje nam praktycznie nieskończenie wiele użyć tego leczenia. W kicim kąciku znajdziemy pomagierów robotów, Kitka. Na dzień dzisiejszy Kitek jest neutralny. Nie jest członkiem duchów ani mroku. Kitek posiada mityczny wyrzutnik granatów uderzeniowych. Nie służą one koniecznie do likwidowania. Dzięki tym granatom można wystrzelić siebie i innych wysoko w powietrze, bez obawy o upadek. Można kogoś tak dojechać, ale też zepchnąć z bazy do burzy. Kitek ma też mityczną pompę. Władze to nowa agencja. Została odbudowana i przerobiona na ogromną fortecę, której bronią pomagierzy Mroku i Julka. Julka to imię inżynierki. Za likwidację tego bossa otrzymuje się Tomigana i Grappler. Nie jest to jednak zwykły Grappler. Wyróżnia się tym, że ma bardzo długi zasięg, a do tego po użyciu go otwiera się nam lotnia. Zmieniła się też zawartość skrzynek ducha i mroku. Do skarbca trafiły skary z tumikiem, snajperki z tumikiem, ciężkie snajperki, kałachy, nie można już przerobić M-ki i minigany. Są teraz tutaj zwykłe M-ki oraz zwykłe snajperki bez tumika. Snajperki swoją drogą występują teraz jak zwykłe bronie. Pomagierzy za to korzystają teraz ze zwykłych M-ek, FAMASów, PM-ów z tumikiem, czasem nawet sztucerów i P90. P90 to kolejna broń, która wróciła do gry. Na pole walki wróciły też sztucery. Występują one w klasach od zielonej do legendarnej i są ulubioną zabawką trickshotterów. W stacjach do ulepszania sztucery można wymienić na zwykłe snajperki i na odwrót. Innym starym przedmiotem, który wrócił do zwykłych trybów po długiej nieobecności, są zgrzewki, które leczą punkty zdrowia i osłony po rzucie. FAMAS za to doczekał się małej, ale ważnej zmiany. FAMAS mieści w swoim magazynku 20 nabojów, zamiast 30. A do tego strzela teraz podwójnymi seriami, zamiast potrójnymi. Do tego ma mniejszy rozrzut i nie trzeba klikać oddzielnie każdego strzału. Zwykłe strzelby za to otrzymały nową funkcję. Każdą pompę od klasy szarej do legendarnej można naładować przed strzałem. W pełni naładowana pompa zadaje większe obrażenia. To bardzo ciekawa zmiana. Trzeba się będzie do niej przyzwyczaić, ale cieszę się, że twórcy gry w ten sposób eksperymentują. Moim zdaniem brakowało czegoś nowego w naszym orężu. I to też ważne, pompy mieszczą w sobie tylko 3 naboje. Dodam też, że strzelby taktyczne, pistolety maszynowe oraz karabiny sztormowe zadają teraz około 25% mniej punktów obrażeń po strzale w głowę niż przed startem sezonu. Na przykład dla M-ki mnożnik strzałów w głowę wynosił 2, a teraz wynosi 1,5. W różnych miejscach na wyspie stoją pojemniki z przekąskami. Od startu tego sezonu przekąski można też podnieść i trzymać je w ekwipunku. Można znaleźć kukurydzę, jabłka, kapustę, które leczą punkty zdrowia, oraz grzybki i kokosy, które leczą to i to. Papryczki, czyli za to, dają nam turbo na kilkadziesiąt sekund.
Przekąski też można znaleźć na ziemi, tak jak zawsze. Na początku filmiku wspomniałem wam o wyciekach i słuchajcie, to co wam teraz pokazałem to nie wszystko. Ale zanim rzucimy okiem na nadchodzące bronie, najpierw poznajmy nowy żywioł na wyspie. Pierwsze skrzypce w tym sezonie gra zdecydowanie woda, ale przy okazji twórcy gry wprowadzili system ognia. Od teraz wszystkie wybuchowe pojemniki z gazem czy dystrybutory paliwa po wybuchu podpalają pobliskie struktury graczy. Ogień potrafi zniszczyć całe drzewa, budynki czy nawet boksy graczy. Jeśli się w takiej sytuacji znajdziecie, to polecam wam jak najszybciej uciekać. Ogień zadaje niemałe obrażenia. Warto uwagi jest też to, że nawet ognisko, które służy do leczenia, może nam teraz zadać obrażenia, jeśli staniemy w ogniu. Na live'ie ze startu tego sezonu miałem taką sytuację, że stałem na ognisku, czekałem aż się wyleczę, tylko po to, aby nie zyskać ani jednego punktu zdrowia, bo stałem na ogniu. Nawet ozdobne ognie mogą was teraz przysmażyć, więc uważajcie na nogi. W plikach gry skrywają się przynajmniej dwie nowe bronie. Chciałem najpierw wspomnieć o ogniu, ponieważ są one bezpośrednio powiązane z nim. Pierwszą z nich jest słoik świetlików. Ma to być nowy przedmiot rzucany, który będzie działać na zasadzie mołotowa. Po trafieniu w cokolwiek, wybuchnie w płomieniach, które prędko przeniosą się na pobliskie struktury graczy. Drugim nowym przedmiotem ma być wyrzutnia flar. Wyrzutnia flar może mieć podobną rolę. Flary prawdopodobnie będą podpalać trafione struktury. Trafiony gracz otrzyma 60 punktów obrażeń, no i płomienie. Poza tym na wyspę w losowe miejsca raz na jakiś czas spadają kapsuły. W tych kapsułach są przeciwnicy, którzy dzierżą niezłe bronie. Co ciekawe, przedostają się oni na wyspę przez wyrwę. Logo na ich kapsule podpowiada nam, że to kompletnie nowa organizacja i początek nowego wątku fabularnego. Ich nazwa to Maruderowie. Używają oni sztucerów, rakietnic, P90 i czasami nawet śmierci bomb. Tak, śmierci bomby wróciły do gry, ale z tego co wiem, śmierci bomby wypadają tylko z maruderów. To ich specjalna broń. Wracając do tematu zmian na wyspie, to warto wspomnieć o tym, że poziom wody w tym sezonie będzie opadać. Na dzień dzisiejszy dostępna jest tylko część lądu. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że z każdym tygodniem ma być coraz mniej wody. Na koniec sezonu wszystko wróci do normy. Obecna mapa to dopiero początek. Przez cały sezon będziemy poznawać nowe miejsca, bossów i sekrety. Jak już mówiłem, po drodze, gdy poziom wody będzie opadać, zostanie odkrytych kilka zupełnie nowych miejscówek. Co ciekawe, jedną z nich może być nawet Atlantyda. Deadpool w poprzednim sezonie przejął jacht. Aquaman w tym sezonie za to może przejąć jakąś podwodną miejscówkę. Wycieki Forterego zdradziły nam, że w plikach gry jest wzmianka o jakichś ruinach, ale na ten moment są ukryte i zaszyfrowane. Fort Tory doszukał się też pod wodą takiego oto miejsca. Jest tutaj dużo wolnej ziemi i właśnie tutaj mogą pojawić się te ruiny. Ruiny mają składać się z różnych pomników, ogrodów, wodospadów i świątyń. Brzmi jak Atlantyda. Fort Tory wspomniał też o miejscówce, która ma nazwę kodową Miejsce Wypadku. Na grafice tego sezonu jedna z postaci, a dokładniej astronautka, stoi przy rozwalonej kosmicznej kapsule. To może być fragment tej miejscówki. A co z samochodami? Ciężko było je przeoczyć na zwiastunie tego sezonu i szczerze mówiąc, zapowiadają się super, ale nie można jeszcze nimi jeździć. Już wam mówię dlaczego. Samochody będą, ale dopiero za kilka tygodni, gdy poziom wody się obniży i zostaną odkryte drogi. To oficjalna wiadomość od Epic Games. Tak samo jak to było z helikopterami. Były widoczne na zwiastunach z pierwszego dnia sezonu, ale do gry zawitały dopiero po kilku tygodniach. Dalej w temacie wycieków? Skiny. Jak co każdą dużą aktualizację, dodano kilka skinów, które wejdą do sklepu, ale trzy z nich zasługują na wyróżnienie. Pierwszym z tych skinów jest przeróbka Renegade Raider, która jest widoczna na zwiastunie tego sezonu. Wycieki na temat tego skina zdradziły nam, że to oddzielny skin, a nie styl do Renegade Raider. Jej nazwa to będzie piec albo płomień. Jej plecak to ognista kula. Swoją drogą to bardzo ładny skin, według mnie lepszy niż oryginał. Poza tym do sklepu mają też wejść pomagierzy? Tak, słuchajcie, w plikach gry jest wzmianka o pakiecie pomagierów Ducha i Mroku. Nie wiemy jednak, czy finalnie wejdą w końcu do sklepu. Do trollowania byłyby idealne. Oto metalowa pani misia. Ja ją nazywam Metal Misia. Metalowy misiek jest nowym skinem, który będzie do odebrania za wykonanie specjalnej misji w ratowaniu świata. Ta misja będzie do kupienia. Za wykonanie jej do odebrania będzie 1000 V-dolców, 500 biletów X-Ray, legendarna lama troll, jedna ulepszona lama i skin metalowej pani misi do Battle Royale. Reszta jest oczywiście do ratowania świata, z wyjątkiem V-dolców. V-dolcy są do obu trybów. Nie wiadomo kiedy ten pakiet wejdzie ani w jakiej cenie. Wiemy, że będzie do ratowania świata, za prawdziwe pieniądze. Nie możemy też zapomnieć o tym oto skinie. To pakiet startowy, który powinien wejść do gry w cenie 20 zł. Dokładnej daty nie znamy.
a to cały zestaw Loser Fruit. Przedtem zbieraki były ukryte. W zaszyfrowanych plikach skrywa się też podobno skin pana grzyba. Po prawej widać zarys ikony tego skina. Shina za to doszukał się linijek tekstu, które wskazują na to, że niedługo może być nowy event na wzór 14 dni lata. Reszta nowych skinów powinna wyjść po prostu do sklepu za fodolce. To tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania nowych skinów i emotek. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.